Pan radny Kaszczak, proszę bardzo. Panie Wójcie, prosiłbym, żeby ta uchwała na stronie internetowej gminy gdzieś się znalazła w widocznym miejscu. Kto sobie tam wejdzie na stronę internetową, żeby mógł sobie z niej skorzystać i żeby była łatwo dostępna, żeby nie była gdzieś tam ukryta i w nie wiadomo ilu zakładkach, tylko żeby była łatwo dostępna. Jeszcze ktoś w sprawie uchwały burmistrza chciałby zadać głos? Dyskusji. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zgodnie z uchwałą burmistrza prawa pomocy w gminie Misz. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następna uchwała. Projekt I. W sprawie zatwierdzenia zaliczki dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłat dla pierwszej grupy taryfowej odbiorców publicznych. Projekt I. Zaopatrzamy nas bardzo przede wszystkim przez firmę Campol. Chciałem się zapytać, dlaczego cena ścieków mimo to rośnie? Proszę bardzo. Wraz z tymi ściekami rośnie niesamowity wzrost. Proszę bardzo, panie radny. Ja jako dziękuję bardzo. Jeszcze się mało sprawach. Ja mogę o tej gminie zrobić sobie takie porównanie z innych gminach. Wszędzie, gdzie właśnie nie czytam, to 4,79, 4,20, 4,10. Podobne są te przepisy. Więc no i też bym jakoś chciała tak bardziej dokładnie, żeby to można było wytłumaczyć, a tutaj po obliczeniu to minus 50,59 plus VAT, tak, za jeden metr sześcienny odprowadzanych ścieków, to prawie chodzi 5,85. Na pewno, ale przy dopłacie to prawie chodzi 5,85. Tak jak można by było bardziej wyjaśnić to było, bo to też bym prosiła. No, powiem w ten sposób. Nasza oczyszczalnia ma charakter zupełnie specyficzny. Oczyszczalni w innych praktycznych komunalnych znanych nam gdzieś tam, gdzie bajki są często. Ale proszę uważać, w małych miejscowościach, gdzie głównie bazują oczyszczalnie na ściekach komunalnych. Niestety w naszym przypadku to bardzo dobrze. No, było
cały wolumen ścieków, całe oczyszczalnie, wydarzenie także ścieków przemysłowych, technologia oczyszczalnych ścieków jest zupełnie, zupełnie inna. Nie ukrywamy też tego, że są podejmowane w tej chwili działania związane z poprawą stanu jakości i kosztów również w tej oczyszczalni funkcjonujących, że oczyszczalnia wymaga kolejnych inwestycji. W tej chwili są więc inwestycje przygotowywane, oprócz kanalizacji tych miejscowości wspomnianych czterech, czy wielokrotnie wspomnianych na Wieś, Jaszczów, Wysołaje, trzech miejscowości, to będą niezbędne roboty dotyczące całej oczyszczalni, ale bardziej w kontekście niż ścieków komunalnych, ale ścieków powiedzmy przemysłowych, które stanowią podstawową bazę finansową do zamykania się jakby dzieli u nas uczynili policjanci, panie Robercie. Ja wiem, panie wójcie, że no dobrze, no. Tak, nie jest akcja do tutaj. Dobrze, no kuraczek płynie, woda, trudno mi to wieszać, dobrze. Także proszę Państwa, dzisiaj na tym etapie nie jesteśmy w stanie ceny takiej, jaka była oczekiwana oczywiście dla mieszkańców, jak najniższa. 5,80-5,90 to jest cena, którą sobie w tej chwili możemy ewentualnie pozwolić, ale też proszę mówić o tym, czy pamiętać o tym, że przyjmuje się generalnie, że jeżeli cena wody i ścieków nie przekracza 10 zł zimnej wody i ścieków, no to cena jeszcze mieści się w warunkach takiej powiedzmy przyzwoitości, tak to nazwijmy to, tylko i ta cena. Ta cena u nas 2,45 chyba teraz, tak, wody plus 5,80, no to jeszcze do tej ceny nam troszeczkę jakby brakuje, nie wiem, Łęcznej, trzeba podać przykład Łęcznej, jest około 10 zł cena. Zresztą podawana jako najwyższa może wojewódzkie nawet w tej chwili naciska jest to trudna, jakby statystyka Łęczna dobrze nie wypada. Także naprawdę przed nami jest dużo pracy. Ta inwestycja w spółce wodno-ściekowej zbiorni Kopa tak zwany, czyli powrót do starej oczyszczalni ścieków. Zostanie starej oczyszczalni ścieków, to będzie kosztowało około 600 tysięcy. Netto, sama kanalizacja, budowa tych, no nie mamy, czy mamy, nie wiem. Mówię o Jaszczowie tutaj, Wysołajach i Milajowie Wsi, no jest to jeszcze przed nami, także no, po to robimy, żeby tutaj takich obrazków na mnie nie dostarczać, aby takie sytuacje powiedzmy nie miały miejsca. Poza tym kwestie związane też trzeba o tym wyraźnie mówić, z pełną stabilizacją jeszcze wśród dostawców ścieków, w przetwórcach, tej pełnej stabilizacji po prostu nie ma. Każdy rok jest rokiem nierównym, w sensie ilości odbiorów wody i tym samym dostarczania ścieków. W tej chwili są kolejne inwestycje na zakładzie. Spławiak nie będzie miał charakteru, czyli rozładunek nie będzie wodny, tylko będzie teraz rozładunek hydrauliczny. No, są zaoszczędni z kolei na ilości wody, ścieków i tak dalej. Jakie to będzie miało przełożenie? Proszę Państwa, no, jak się robi cenę? No, cenę się robi, zakłada się ilość ścieków. Zakłada się stronę kosztową, po prostu dzieli się ilość ścieków no, przez tą cenę i tyle. No, 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 nie ma innej możliwości. Także uważam, że ta cena 5,50, tyle będzie ta cena, w tej chwili jest to cena taka nie najgorsza. Zresztą porównajcie Państwo w tej chwili cenę, mówię tutaj o tych uwagach, kto nie ma jakby dzisiaj, albo korzysta z szamba. Szambo ile kosztuje? 10 zł metr, 12 zł metr, czy 15 zł? 14, nie wiem, no to porównajmy 5,80 na 14, no. Tak to się wygląda. Oczywiście są przydomowe oczyszczalnie ścieków, gdzie się nie płaci, więc no, za osad też się płaci. Idziemy w kierunku przydomowych oczyszczalni dla tych, którzy nie mogą skorzystać z kanalizacji. Takie są nasze założenia. Mamy w tej chwili 350 wniosków kolejnych na tę kadencję. Będziemy budowali przydomowe, to są decyzje podejmowane w tej chwili, gdzie to prawdopodobnie projektowane przez spółkę wodno-ściekową. Także po to te nasze akcje, niektórzy nazywają wyborczymi i różnie, my już je wprowadzamy w życie. No, spółka wodno-ściekowa będzie miała za zadanie w tym roku zaprojektować 350 przydomowych czyszczalni ścieków do konkursów jesiennych, bo takie konkursy zapewne będą, unijne środki. I po to nam potrzebne 80 kończy. 5,90. Nie wiem w tej chwili. Dziękuję bardzo.
proszę bardzo, pan radny. Skoro pan jest przygłosił, to zapytam, a dlaczego ja nie dostałem takiego zdjęcia? Teraz powiem panu jeszcze o co chodzi. Bardzo krótko, proszę państwa, chciałem powiedzieć, że tak jak kiedyś mówiłem wielokrotnie, najłatwiej się oszczędza na ochronie środowiska i tu mamy właśnie przykład, w jaki sposób Kampol sukcesywnie oszczędza na ochronie środowiska, spuszczając surowe ścieki, kanalizację burzową należącą do spółki wodno-ściekowej do rzeki Wieprz, czyli z pominięciem oczyszczalni. Jeden argument, czyli ten środowiskowy, drugi argument, że unikają opłat za odprowadzane ścieki. I chciałem powiedzieć, że to nie jest przypadek incydentalny, tylko trwa dłuższy czas, mając na uwadze sygnały od wędkarzy, jest to notoryczny sposób postępowania. Notoryczny to znaczy się, że nie jest incydentalny, nie raz, nie dwa, nie trzy, tylko trwa tydzień, później jest przerwa, później znowu trwa. Do czego, proszę państwa, zmierzam? Do tego, że wojewódzki inspektor ochrony środowiska nie bardzo sobie może z tym problemem poradzić. Policja, no jak to policja, w wielu sprawach nie chce się tematem zająć na tyle skutecznie, żeby opanować sytuację. Dlatego ja zwracam się do pana prezesa spółki wodno-ściekowej, żeby zapanował nad tą sytuacją, a mianowicie nie wiem, czy to jest technicznie rozwiązywalne. Powiedzmy na studzienkach burzowych tej kanalizacji burzowej, w studzienkach rewizyjnych tej kanalizacji burzowej pozakładać jakieś urządzenia, które będą uniemożliwiały jakikolwiek przepływ, a powiedzmy otwierać to, jeżeli jest pogoda, wiadomo, kiedy deszcz pada, czemu mają służyć te kanalizacje burzowe i te studzienki, a nie jakiś tam zrzut niekontrolowany do kanalizacji burzowej, przez którą nie powinno to płynąć. No, także prosiłbym o wprowadzenie jakichś rozwiązań technicznych do studzienek, które będą zamykały je na czas, tak zwany okres bezopadowy, bo mam rozumieć, że pracownik ma spółki wodno-ściekowej możliwość wejścia na teren Kampolu w ramach, że tak powiem, prac konserwacyjnych, prac studzienku i powiedzmy zamknąć to, kiedy nie pada, a jak kiedy pada, pójść otworzyć. I w ten sposób może w jakiś sposób uda się firmę Kampol doprowadzić, że tak powiem, może do jakiegoś tam większego porządku niż jest to w tej chwili. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Gryna. Ja jesteśmy w rozmowach z dyrektorem technicznym firmy Kampol. Myślę, że firma Kampol zrozumiała w końcu dziecki błąd, ale w tym wszystkim trzeba mieć świadomość taką, że syndyk, który sprzedał firmie obiekty, teren i tak dalej, to chyba nie do końca poinformował, w którym momencie jest kanalizacja sanitarna, w którym momencie jest kanalizacja deszczowa, albo inaczej odwracając sytuację. A może za starych czasów to na zakładzie, jak komuś pasowało przepiąć ścieki do studni A lub B, to się nie zastanawiał, czy to zostało do właściwej studni przepięte. Właśnie to blisko zdjęć. Mam rozumieć, że to zostanie uregulowane. Tak, zostanie to uregulowane. W oficjalnym wystąpieniu do firmy Kampol zwracamy na to uwagę i oczekujemy, że te rzeczy więcej nie będą miały miejsca. Dziękuję bardzo. Jeszcze informacja jedna, taka uściślająca. No, to nie jest tak, że firma Kampol nie płaci za ścieki. Za te też zapłaciła w innej formie, zapłaciła tak zwane skrupliny, bo silne elementy są to ścieki generalnie z placów, no tak to nazwijmy, z płukania i źle powiedziałem? Źle. Firma Kampol za te ścieki zapłaciła, tylko zrzuciła je nie do tej spółdzielni, którą no to chciałem powiedzieć pan. W jaki sposób jest rozliczalne? Z wodomierza, który jest... Tak, z wodomierza, to są skrupiny z produkcji. To jeżeli przeszły inną kanalizacją, to nie zostali z tego rozliczeni. Zostały. Zapłacili za wodę, ale nie zapłacili za ścieki. Nie, zapłacili za ścieki, to zamiast zrzucić do kanalizacji sanitarnej, to zrzucimy do kanalizacji mieszkalnej. Tak jest. To stawię po głowie wody. Nie, to nie. Tak jest. Ja też.
Wędkarze już zacierali ręce, że płot będą sprzedawać, położył sąsiad. Panie przewodniczący, jaka inwestycja, czysta i pana też z tej wody. Wie pan, dobrze by było, żeby ten to płynie kolakiem, żeby pan by się wiedział, żeby woda była czysta, przezroczysta. Trzeba na wiele aspektów zwracać uwagę, a nie na tylko ten jeden mój, który naprawdę ma też bardzo duże znaczenie. A ten kolorowalek niech płynie, jak już czytała. Będzie miał czystą wodę. Jak czytała, niech zaczyna płynąć. Będzie miał czystą wodę. I dyszką. No ale pod prądki płynie, bo tak. Jeśli można, to bo jeszcze jedne rzeczy. Przecież spółka ma przygotowaną dużą inwestycję pod nazwą stawy biologiczne jako kolejny stopień podczyszczania. A że mamy sąsiada, który jest uparty i twierdzi, że nam nie pozwoli budować jakiś stawów, no to ponad rok czasu jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Czyli formalnie przepychamy się, to ma rację w tym sporze. Równie dobrze, można powiedzieć, że oczyszczalnie trzeba zamknąć, bo komuś się oczyszczalnie nie podoba. Skoro to oczyszczalnie jest, to albo się jakość pracy oczyszczalni będzie poprawiać, bo ona tam jest, no i innego wyjścia nie widzę. Chyba ta oczyszczalnia tutaj było odkąd było, to zakładnie. Albo moment się dobrze. Sprawa pana kartę firmy w historii. Trzeba było wrócić do sprawy GS-u. Jak on sprzedał działkę, nie wiedząc o tym, że akurat tamtędy droga przebiega. No to jest po prostu dla mnie jakiś kuriozalny, no ale stało się i jest fakt dokonany. No ale akurat pan nie był wtedy prezesem, nie jest spółdzielni, także to jest inny temat. Droga jest drogą, no stawy nie są. Szanowni Państwo, to nie jest dyskusja nad treścią tejże uchwały. Tak, proszę bardzo. Tytułem wyjątku, proszę. Dyskutujemy, proszę Państwa, o cenie ścieków. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Jest prezes Walczak tutaj, myślę, że będzie mógł powiedzieć o tym, jak my jako mieszkańcy mający do dyspozycji kanalizację się zachowujemy. A no to się zachowujemy tak, proszę Państwa, że śmieci ląduje w kanalizacji, że garderoba ląduje w kanalizacji, że pokój ląduje w kanalizacji, a to nie kosztuje. To nie wymaga odpompowywania, zlecania opróżniania, udrażniania itd., itd. A później się dziwimy, że ścieki tyle kosztują. Ile panie prezesie profesorze na Niepodległości Wesołej i w parku, żeby udrożnić cały odcinek? Wszystkie studzienki były zasypane śmieciami. Kto to nam zrobił? Przyszedł ktoś? Przyjechał i zajął. I o dziwo, nikt niczego nie widział. Nikt niczego nie widział. Kuba się przyznaje, że on był razy Kuba. Nie posądzę to się pana. Nie, ale sam się tak fajnie. Pan prezes, czas na razie się przyznał. Jedną z przyczyn niedrażności, tak jakby żeście Państwo wiedzieli konkretnie, był cały bochenek chleba, nie? Ale ktoś się wrzucił w ten sposób, bochenek chleba w ulicy Aleja Młodości zablokował kanalizację, prawda? Znaczy, bo mało się zbliżymy do tego, bo to jedna, czy dwie, czy trzy osoby tak robi sobie, tak mają właśnie, jak to było? Kapryk. Tak? To się kiedyś wyda, nie? Ale faktycznie popiół, są pampersy, są ręczniki papierowe i te nasze przepompownie, które jest w parku, tam cały czas są moi ludzie 4 godziny dziennie, żeby tą przepompownię jakby utrzymać przy życiu, nie? To jest nowa pompa, tam wiecie, wszystko jest jak trzeba, prawie, no. To już ma też swoje lata, ale nie daje rady z tym rodzajem ścieków, który tam wpływa. To są odpady, no to są śmieci. To znaczy, że dla ciekawości, bo jeszcze przepraszam, nie jestem kompetentna w tej sprawie, czy to ma jakieś znaczenie, bo tutaj w tym nowym projekcie jest, że dopłaty z budżetu gminy są tylko do odprowadzenia ścieki, a za wodę nie. I tutaj, że niby cena jest niższa, a w gruncie rzeczy bez tych dopłat to wychodzi, że wyższa. Czy to jakieś dla gminy, tak? Czy nie, jest system, znaczenie? Nie, to jest tak zwany system taryfikowania, obliczania tej opłaty, żeby wyjść na cenę,
ścieków wody w tym przypadku trzeba dokonać obliczeń uwzględniając koszty bezpośrednie i pośrednie. To się Państwo macie kogera gdzieś tam przy okazji pieców czy taryfa do obliczania. No wychodzi, że ta cena powinna, nie wiem, wody w ścieku w przypadku kosztować takie mamy koszty. I umownie, tak to nazwijmy, gmina, gmina dokładnie wypłaca tą różnicę między wodomorze, że tak powiem, wodomorze dopłaca różnicę między mieszkańcom do tej ceny, czyli gdyby tej dopłaty nie było możliwości gminy, to cena była powiedzmy 7,40. To mamy koszty obsługi, koniec, te inne historie opisane tutaj, czy pompownia, praca i tak dalej, to wszystko jest tutaj policzone mniej więcej, nie jest to możliwe, bo trzeba się dzielić na pracowników zajmujących się i tak dalej, nie chcę wchodzić w szczegóły. Dla nas fiskalny koszt, czyli to, że nam się nie finansuje umownie, dla nas kosztem jest VAT od tej różnicy. Czyli gmina musi zapłacić VAT od różnicy z dopłaty 1,59, to jest dopłata, tak, to od tego 8% VAT gmina jakby musi odprowadzić budżetu skarbowego. Myślę, że w tym roku tej dopłaty nie będzie. Pracujemy nad tym, żeby w ogóle wyłączyć z obiektu gminnego, tak to nazwijmy, kanalizację, przekazać ją całkowicie spółce wodno-ściekowej, tak aby ona dokonywała czynu, zbierała kasę i tak dalej, bo w tej chwili jesteśmy takim jakby pośrednikiem jako gmina. To są też, to jest też związane z tym, że kto budową pośrednikałość projektu. Więc też szczegóły głęboko wchodzić, ale pracujemy nad tym, aby spółka wodno-ściekowa była nie tylko właścicielem, czyli czy powiedzmy użytkownikiem takim, który zajmuje się od początku do końca całym systemem, czyli zbiera kasę, konserwuje nie PGK, tylko pracownicy spółki wodno-ściekowej. Chcemy troszeczkę to jak jeszcze usprawnić. Zyskiem będzie to, że nie będziemy mrozili pieniędzy inaczej, bo spółka nam wystawi fakturę, my musimy zebrać kasę od ludzi, niech robi to spółka, a poza tym no nie będziemy, jak wspomniałem, tutaj, tego konserwowali, a poza tym nie zapłacimy tej dopłaty, czy tego VAT-u. Takie mamy w tej chwili podejście i takie mamy w tej chwili postanowienie na ten rok budżetowy. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Przystępujemy do głosowania w sprawie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zastrzeżonego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłat do opłaty taryfowej odbiorców usług. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym wstrzymującym się. Przystępujemy do następnej uchwały. Uchwały w sprawie forum punktu ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnie. Projekt drugi, rzymskie 2, projekt J. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie operatnie, może tej nowej generacji, czy lepszej generacji, poinstruować, jeśli chodzi o jakby, no, sposób funkcjonowania systemu śledziowego, względem finansowym, to jest dla nas w tej chwili najważniejsze. Pierwsza informacja. Na śmieciach nie zarabia gmina. Żeby było to jasne, Państwo przedstawiacie sobie tutaj w tej chwili na taką sytuację, że jakby no, gmina jest beneficjentem tego systemu. A tak nie jest. Beneficjentem systemu generalnie w większości przypadków jest operator. Mówiąc prosto, kasa wpływa do tego, który zbiera śmieci. Gmina niejako zastępuje no, takiego jakby no, płatnika, jest takim płatnikiem, czyli naszym zadaniem jest zebranie tejże kasy, zapłacenie za fakturę operatorowi. W naszym przypadku, ja uważam, że bardzo szczęśliwym przypadku jest to, że operatorem jest wspólnym rodziny. Nasze przedsiębiorstwo, co nie ukrywam, zabiegałem i o to w poprzedniej kadencji walczyłem, aby tak się jakby stało. I teraz ta sama cena. To jest naprawdę istotne. Myśmy wybrali system taki, a nie inny, rozliczania w oparciu o ilość mieszkańców.
Tak jak myślę, że 80% gmin w Polsce w taki system od mieszkańca w głowy weszło. System oczywiście ma swoje wady, czy wybór tego rozwiązania ma swoje wady. Pierwszą wadą jest to, że brakuje mieszkańców. Mimo silnych naszych starań trwających niemal pół roku budowania pełnej bazy na potrzeby rozliczania systemu, to naszych mieszkańców jest niestety 8300. Czyli no pierwsza pułapka dla nas po wejściu w życie uchwały o stawce 6 zł pojawiła się w momencie, gdy tych mieszkańców tak dogłębnie policzyliśmy i mamy ich na poziomie 8300 płacących od głowy za śmieci razy złotych 6. Głównie bo u nas, nie straszcie się Państwo stawką 14 zł czy tam 12 zł, bo u nas wszyscy segregują, niby wszyscy segregują. Czyli nie mógłby, że nas to śmieci 112 po 14 popłaci może to 3%, może 5% ludzi tak ustawa. Własnego jakby wyboru. Czyli to, co powiedziałem na początku. No dobrze byłoby, no, takie były założenia ustawodawcy, żeby cena pokrywała nie tylko koszty operatorskie, czyli to, co nam wyfakturuje w tym przypadku PGK, ale była jeszcze na zapewniała utrzymanie systemu, rozumienie utrzymania pracowników, którzy się w tym systemie, czy tym systemem jakby bardzo pracochłonnym, biurokratycznym zajmują. I proszę Państwa, no, jakie są nasze doświadczenia? System się nie finansuje. System się nie finansuje po roku tychże doświadczeń. Z tego co pamiętam, macie Państwo te ostatnie dane, które zostaliście przed sesją, nie mieliście Państwo okazji przeanalizować, ale na dwóch czy trzech prezentacjach, jak to czytać, powiem tak. Po prawej stronie na każdej prezentacji jest cena faktury, czyli koszt faktury, czyli koszt usługi zafakturowany przez nas, nasze przedsiębiorców technika. Dodając stronę lewą, czyli to ile osób mieszka w terenie gminy razy 6 zł, dodając to ile zapłacą przedsiębiorcy, czyli tak zwane niezamieszkałe nieruchomości, w żadnym niemalże miesiącu nam się 6 zł cena nie zamyka. Na koniec poprzedniego roku, kiedy system ruszał, system przy cenie 6 zł nie zamknął nam się na kwotę, nie pamiętam, 35-39 tysięcy, raptem 4 tysiące złotych. Pomijając 392-355, 40 kilka tysięcy oczywiście. Pomijając kwestię ściągalności, to jest jeszcze inna sprawa. To jest podane w czystej postaci, że gdyby wszyscy zapłacili, to powinni zapłacić 355 tysięcy, a faktura wystawiona przez operatora to jest 392 tysiące. Teraz się pojawiają kolejne pytania. No, słuszne pytanie, które Państwo powinniście się możecie zadać. Być może operator jest za drogi. No, myśmy też tę sytuację analizowali. Też na kolejnym zestawieniu pokazałem Państwu ceny obowiązujące w innych gminach. Przynajmniej w zakresie macie Państwo informacje w zakresie i tak zwanych niezamieszkałych, czyli zapojennych, ile macie Państwo. Na tym zestawieniu to już jest. No i nie wydaje mi się, że PGK jest drogie. Macie Państwo pojemnienie na 140 gminach, jakie są ceny. Także uważam, że jesteśmy w stanach powiedzmy co najmniej średnio niskich, tak to nazwę, cenowo. Gdzieś jest objęte w takiej dużej pańzości, że Pani nie ma tego, trzeba